Język to twór niezwykle dynamiczny, który wciąż się zmienia, ewoluuje. Trudno się jednak dziwić, bo język służy nam do opisu rzeczywistości i świata wokół nas, a ten, jak wiemy, zmienia się bardzo dynamicznie. Więc język również musi się zmieniać, jeśli chce za tym światem nadążyć. W teorii języka lingwiści spierają się co do tego, jak podejść do tych zmian. Jedni uważają, że język powinniśmy zostawić w spokoju, dać mu pełną wolność i swobodę i pozwolić, żeby rozwijał się swoim naturalnym trybem. Inni jednak uważają, że zadaniem lingwisty jest nieco ingerować w te zmiany, żeby walczyć o czystość językową, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której wszelkiego rodzaju słowa napływające do nas z języków obcych przejmą nasz język i doprowadzimy stopniowo do wyginięcia tego języka. Bez względu na to, ponownie, która teoria jest nam bliższa, każdy z nas ma świadomość tego, jak dużą rolę w języku odgrywają zapożyczenia. Obecnie w języku polskim zapożyczenia z języka angielskiego. I te zapożyczenia są na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim leksykalne, czyli różne słowa, które z języka angielskiego weszły do użytku w języku polskim. Niektóre z tych słów są dla nas tak bliskie, są dla nas tak naturalne, że już nawet nie myślimy o tym, że pochodzą z języka angielskiego. Te słowa to na przykład trend, serial, bestseller. Są też słowa nieco bardziej współczesne, takie jak influencer, instagramer, youtuber czy freelancer. To są słówka zapożyczenia na tej warstwie leksykalnej. Co ciekawe, na przykład słówko influencer pochodzi od angielskiego czasownika influence, czyli wywierać wpływ. I mimo to, że w języku polskim moglibyśmy spróbować znaleźć jakieś słówko zamienne, zastępcze, przetłumaczyć je w jakiś sposób, nie zrobiliśmy tego. Słówko influencer zostało pierwszy raz użyte w 2001 roku przez psychologa i ekonomistę w książce, którą wydał na temat właśnie wpływu, wywierania wpływu, gdzie po raz pierwszy użył terminu influencer i tak już zostało, tak już się przyjęło i nikt z nas nie próbował nic z tym zrobić, po prostu zaakceptował, że takie słówko wchodzi do naszego słownika. Kolejna warstwa zapożyczeń to warstwa morfologiczna. Chodzi tutaj o wszystkie odmiany, które są nieco bardziej angielskie niż polskie. Co mam na myśli, mówiąc warstwa, morfologia? Chodzi tutaj przede wszystkim o odmianę słówek. Na przykład w języku angielskim tworzymy liczbę mnogą przez dodanie końcówki s. I tak kiedyś słówko skater w języku polskim brzmiałoby skaterzy w liczbie mnogiej. Jednak przez to, że angielski wywiera duży wpływ na język polski, obecnie często możemy usłyszeć formę skatersi. Inne przykłady są nieco bardziej związane być może z kulturą. W języku angielskim, jak wiemy, zwracamy się do osoby na ty. W związku z tym wiele firm, szczególnie firm międzynarodowych, zachęca pracowników do tego, żeby odchodzili od formy pan, pani, a stosowali jednak formę ty, co skraca dystans między pracownikami. Inne przykłady to wykrzyknienia, takie jak ups czy wow. I to uważam jest szczególnie ciekawe, dlatego że w teorii, jeżeli przeżywamy coś bardzo mocno emocjonującego, jesteśmy podekscytowani, źli, zasmuceni, to najczęściej naturalnym mechanizmem dla nas byłoby przerzucić się z języka obcego na nasz język ojczysty. A mimo to takie wykrzyknienia jak ups czy wow, które przede wszystkim są używane, jeżeli właśnie jesteśmy podekscytowani, są już słowami z języka angielskiego i przyjęły się na tyle, że używamy ich w takiej dokładnie formie. I jeszcze jeden ciekawy przykład to odmiana wołacza. Dzisiaj myślę bardzo rzadko usłyszymy, żeby ktoś powiedział, zwrócił się do kogoś: czekaj Marcinie. Raczej krzykniemy tak jak po angielsku: czekaj Marcin. Czyli ta forma odmiany wychodzi już z użytku w języku polskim. Wpływ języka angielskiego jest widoczny na różnych warstwach, które właśnie wymieniłam. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na coś, co szczególnie w dzisiejszych czasach jest niesamowicie ciekawe, a mianowicie słówko, młodzieżowe słowo roku 2023. Jeżeli zerkniemy sobie na spis wszystkich tych słów, które się tam znalazły, praktycznie 50% to słowa, które pochodzą z języka angielskiego. Jedno z nich, RIS, z angielskiego RIS, od słówka charyzma, stało się też słowem roku 2023 w plebiscycie Cambridge. Jest to niesamowicie ciekawe, że przez właśnie działania mediów społecznościowych, TikToka, Instagrama, przez zainteresowanie popkulturą amerykańską czy brytyjską, te słówka przyjęły się w języku polskim. To słowo RIS od słówka charyzma, trochę swoisty skrót, bo jest to wydarte ze środka słówka charyzma,
oznacza jakiś taki styl, atrakcyjność, umiejętność skupienia uwagi na sobie, przyciągnięcia tej uwagi. I ono zostało użyte po raz pierwszy przez Toma Hollanda w jednym z wywiadów, w których powiedział, cytuję, I've got no risks whatsoever. To słówko stało się wiralem właśnie przez to, że funkcjonowało w przestrzeni publicznej, właśnie między innymi na TikToku, i przyjęło się do języka polskiego i stało się jednym z młodzieżowych słówek roku 2023. Słówkiem, które wygrało młodzieżowe słowo roku 2023, było słówko rel. Niektórzy z nas mogą nie być świadomi pochodzenia tego słówka. Ono wywodzi się z angielskiego słówka relate, konkretnie zwrotu I can relate to that. Jest to zwrot, którego użyjemy, jeżeli chcemy w jakiś sposób zgodzić się z rozmówcą. Może więcej niż zgodzić się z rozmówcą, bardziej chcemy pokazać, że rozumiemy odczucia naszego rozmówcy, bo sami doświadczyliśmy, bądź doświadczamy podobnej sytuacji, bądź podzielamy jego sentymenty. Słówko rel w języku polskim, w przestrzeni polskiej, jest używane w podobny sposób. Pozostałe słówka, które znalazły się na tej liście, to na przykład skrót IMO, który w języku angielskim rozwinęlibyśmy jako in my opinion, i w języku angielskim jest on bardziej stosowany, kiedy wymieniamy z kimś wiadomości, na przykład na Messengerze, rzadko użyjemy go w komunikacji, tutaj raczej rozwiniemy ten skrót, w języku polskim po prostu IMO. Pozostałe, takie jak cringe, co oznacza coś, co wywołuje w nas jakiś dyskomfort, zażenowanie, zawstydzenie, czy side eye, kiedy patrzymy w bok. W języku angielskim pełna fraza to give somebody the side eye. Zazwyczaj również jest to związane z sytuacją, w której ktoś wywołuje u nas jakieś uczucie dyskomfortu, być może nie zgadzamy się z czyimiś działaniami, i to side eye również funkcjonuje teraz w przestrzeni polskiej, języka polskiego. Myślę, że puentą tego wszystkiego, o czym mówiłam, o tych zapożyczeniach języka, z języka angielskiego, które funkcjonują w przestrzeni naszej polskiej, jest to, że trzeba nadążać za tymi zmianami, które dzieją się w języku, trzeba być z nimi na bieżąco i być może w przyszłości będziemy musieli rozumieć język angielski, nie tylko po to, żeby rozumieć język angielski, ale po to, żeby rozumieć język polski i to, co dzieje się w naszej przestrzeni językowej.